Szanowni Państwo, temat mojego wystąpienia, mam nadzieję, że dobrze wkomponowuje się w to, co już usłyszeliśmy od moich szanownych koleżanek i kolegów, szczególnie od pani dr Barwicki-Tylek, pana doktora Ławnikowicza, pani dr Łuszczyńskiej. Dwudziestolecie międzywojenne dla dziejów polskiego sądownictwa, jak żaden inny okres w historii, może być postrzegany właśnie od strony wielkich zamierzeń i naprawdę, naprawdę trudnych rozstrzygnięć. Wiele z tamtych projektów towarzyszących im zdarzeń stawiało uczestników tego wymiaru sprawiedliwości, twórców, w obliczu prawdziwych dylematów. Rzadko kiedy można byłoby powiedzieć, że dochodzi do takiej kumulacji problemów, skali tych problemów, konsekwencji tych problemów, które udaje nam się rozstrzygnąć i tych, przed którymi w tym momencie stajemy bezradni. Warto w tym miejscu przypomnieć najważniejsze z wyzwań, które podjęto u progu niepodległości. Koncepcja trzech dużych konstytucji, konstytucji politycznej, konstytucji ekonomicznej, konstytucji sądowej, miała między innymi za motyw przewodni przekonanie, że nowy wymiar sprawiedliwości z jednej strony będzie gwarantem dla konstytucji politycznej, dla konstytucji ekonomicznej, reforma skarbu, modernizacja przemysłu, a z drugiej strony będzie też takim cały czas trybem zamachowym rozwoju społeczeństwa. Zamierzano równocześnie zunifikować i skodyfikować prawo. Jak poważne to przedsięwzięcie, możemy się przekonać codziennie, widząc trudności, z które mamy a propos regulacji jednej z dziedzin prawa. Tak? Tutaj mieliśmy potrzebę skodyfikowania, zunifikowania prawa każdego, tak? Od cywilnego przez karne, po gospodarcze, po kwestie ustrojowe. To nowe prawo miało cechować nowoczesne rozwiązania. W tym wypadku często mogło to oznaczać skok cywilizacyjny, tak? Proszę pamiętać, jakie mieliśmy różnorodne porządki prawne obowiązujące na terenie II Rzeczpospolitej. Planowano, to też bardzo, bardzo ambitne zadanie, znaczne poszerzenie zakresu drogi sądowej. Jak znaczne? Wystarczy porównać plany z tamtego okresu czasu z ich realizacją również dzisiaj. Przykładem do dziś nierozstrzygniętym to, czego się nie udało, a planowano również wtedy, to między innymi wprowadzenie zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy. Słynny przypadek uchylenia przepisów przez Trybunał Konstytucyjny i brak odpowiednich regulacji w kodeksie cywilnym do dzisiaj. To również oznaczało poszukiwanie nie tylko nowego miejsca dla sądów od strony zarówno silnego państwa, jak i silnego obywatela, ale również stworzenie warunków do stworzenia stanu, o którym marzymy zawsze, żeby sąd był szybki, sprawny, a jednocześnie biegły w materii, którą rozstrzyga. Żeby sąd nie był utożsamiony z władzą wyłącznie, a prawo z rozkazem i żeby powstała struktura, która sprzyja stosowaniu zasad słuszności i sprawiedliwości, bezprzymiotnikowych zasad, a nie kierowania się w stronę tego, co nazywano wędrówką w kierunku opierającego się na glinionych nogach takiego bałwana państwowego prestiżu. A przecież o tego rodzaju pokusę zawsze łatwo. Miała więc powstać nowa struktura, bardzo nowoczesna, taka, która rzeczywiście nie tylko istnieje, ale też daje coś otoczeniu. Struktura, w której funkcjonują bardzo, bardzo świadomi prawnicy. Pytanie, jak wykorzystano te możliwości, jaki wpływ na te nowe koncepcje, o których tutaj już moi koledzy i koleżanki mówili, miały doraźne okoliczności. Co się udało, na co zabrakło czasu, a co być może nigdy nie będzie rozstrzygnięte z powodu fundamentalności sporów, tak, które w tym czasie powstały. Jeśli chodzi o okoliczności, to chciałabym, jakby przypominając tylko Państwu, wskazać na dwie grupy. Przede wszystkim okoliczności w warstwie ideologiczno-społecznej. Mamy do czynienia wtedy z bardzo poważnym, fundamentalnym sporem doktrynalnym, o którym już moi koledzy i koleżanki mówili, i który się sprowadza do takich odpowiedzi na pytania, jakie państwo, jaki obywatel i w związku z tym jaki sąd. Jaka relacja między wymiarem sprawiedliwości a władzą wykonawczą przede wszystkim. Jaka relacja między obywatelem a sądem. Żeby pokazać tylko próbkę problemów, które się z tym wiążą,
Wyobraźmy sobie, trudno to nawet tutaj nazwać dyskusją, poważnymi sporami pod tytułem, jak ma wyglądać postępowanie cywilne. Czy to, i te spory się oczywiście w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego zaczęły rozwijać. Czy to ma być postępowanie kontradyktoryjne? Sąd po prostu się przygląda, jak strony się spierają. Czy też będzie to sąd, który będzie miał za zadanie pomagać obywatelowi, a nie tylko chronić go w momencie, kiedy może dziać mu się krzywda. To jest również próba odpowiedzi na pytanie, jak ma wyglądać postępowanie karne. Jak daleko sędziowski wymiar kary będzie mógł odbiegać od ustawowego wymiaru kary. Czy będziemy indywidualizować karę, będziemy się pochylali nad osobą oskarżonego, zastanawiając się, jakie tutaj okoliczności miały rzeczywiście miejsce i jak chcemy jemu przede wszystkim pomóc, tak, lub ofiarom poszkodowanym w tym postępowaniu. Czy interesuje nas bardziej dobro o charakterze ogólnym, prewencja ogólna, wysoki wymiar kary, nagłośnienie sprawy po to, żeby również inni, tak, obywatele przede wszystkim wyciągnęli z tego wnioski. Jak powiedziałam, te spory doktrynalne, zasadnicze, tak, odnoszące się do bardzo, bardzo takich, byśmy powiedzieli, ogólnych kwestii, bardzo szybko znajdowały odzwierciedlenie po prostu nie tylko w konkretnych zapisach, w konkretnych postanowieniach kodeksów. Kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, czy w kodeksie karnym, ale również znajdowały odzwierciedlenie w postawach sędziów, prokuratorów, adwokatów, którzy rozstrzygali w tym czasie. Ponieważ te spory doktrynalne nie toczyły się gdzieś daleko, tak? To była kolejna cecha charakterystyczna, brali w nich udział w sposób bardzo zaangażowany prawnicy, praktycy. Druga ważna okoliczność to to, że uczestnicy tych sporów, ale również, jak powiedziałam, ci, którzy musieli później rozwiązywać na swój użytek owe spory, po prostu bezpośrednio na sali sądowej, bardzo często mieli za sobą bardzo zróżnicowane doświadczenia, reprezentowali często bardzo odmienną kulturę prawną. To powodowało, że to, co dzisiaj często postrzegamy jako spór ideologiczny, miało często o wiele poważniejsze podłoże, o wiele trudniej było się porozumieć. Przykład, zupełnie inne doświadczenia prawników z byłego zaboru rosyjskiego i zupełnie inne doświadczenia prawników z byłego zaboru austriackiego. To z jednej strony utrudniało porozumienie, jeśli mamy już tak spór o charakterze ideologicznym, bo ponieważ często to samo pojęcie jest przez nas interpretowane w bardzo różny sposób, ale z drugiej strony pokazywało często dosyć silną, dobrą wolę w momencie, kiedy do takich porozumień dochodziło. Ponieważ często jednak na szczęście zadawano sobie pytanie, dlaczego się spieramy? O jaki wymiar sprawiedliwości nam chodzi i gdzie możemy pójść na kompromis, niekoniecznie oparty na takiej prostej formule złotego środka. To powodowało również, że charakter sporów, które w tym czasie były prowadzone i co istotne, one przecież otrzymywały często zmaterializowane rozstrzygnięcie, był o wiele bardziej merytoryczny. Spierano się, posługując się naprawdę rzeczowymi w większości argumentami. Powodem była również szersza perspektywa, tutaj moja przedmówczyni o tym wyraźnie mówiła. Filozofia prawa to nie były puste pojęcia, tak? To były pojęcia, które zmuszały do refleksji, pozwalały zobaczyć sprawę w dalszej perspektywie, a jednocześnie, ponieważ większość tych teoretyków była równocześnie praktykami prawa, tych, którzy brali udział w tych dyskusjach, pozwalało to po prostu po zanalizowaniu ogólnej natury problemu zastanowić się, co z tego dla nas wynika, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania. I tutaj podam tylko jeden przykład, żeby pokazać ten rodzaj sporów, a mianowicie chodziło o spór, jak ma wyglądać postępowanie przygotowawcze. Czy w tym postępowaniu przygotowawczym powinien pojawić się sędzia śledczy, czy powinien pojawić się wyłącznie prokurator? Jak Państwo doskonale wiedzą, w kodyfikacji rozstrzygnięto rzecz na korzyść obecności również sędziego śledczego. Ale ta dyskusja nie była tylko i spór, nie przebiegał pod tym kto, ale dlaczego kto. I jeżeli dzisiaj rozważana jest kwestia ewentualnego powrotu instytucji sędziego śledczego z powrotem do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli prześledzi się tą dyskusję, a taką miałam również okazję, to widać, że ona jest bardzo szczątkowa, bardzo fragmentaryczna. Nie chodzi o to, żeby mnożyć problemy,
bo to oczywiście taka, wtedy przedłużamy dyskusję, przedłużamy rozstrzygnięcie. To jest jeden z zarzutów, który się stawia II Rzeczpospolitej a propos unifikacji prawa, nieskończonej unifikacji prawa, że te dyskusje trwały zbyt długo, były być może zbyt ambitne. Więc mówię, nie chodzi o to, żeby mnożyć problemy, ale też chodzi o to, żeby ich zbytnio nie redukować. I tutaj warto z tych dyskusji z przed kilkudziesięciu lat z II Rzeczpospolitej czasem brać przykład. Wystarczy po prostu do nich czasem dotrzeć. Natomiast w warstwie polityczno-prawnej to, z czym przyszło się zmierzyć wymiarowi sprawiedliwości, polegało na szczególnych okolicznościach związanych z relacją między władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, a władzą sądowniczą. Oczywiście na te relacje wpływała ideologia, Państwo świetnie wiedzą, inaczej te stosunki się kształtowały częściowo pod rządami Konstytucji Marcowej z 21 roku, a inaczej pod rządami Konstytucji Kwietnowej. Ale tu doszło do szczególnego skonfigurowania takiej kolizji interesów. A mianowicie z reguły bywało tak, tak przynajmniej postrzegano, może w ten sposób powiem, będzie precyzyjnie, postrzegano problem w ten sposób, że to władza wykonawcza stara się wzmocnić swoje wpływy na władzę sądowniczą. Tymczasem w II Rzeczpospolitej okazywało się, że parlament, który wydawałoby się, powinien być w naturalny sposób zainteresowany tym, żeby wspomóc sądy, bo w ten sposób osłabi władzę wykonawczą, bardzo często okazywał się pasywnym podmiotem lub też kiedy faktycznie interweniował, to interweniował na niekorzyść sędziów. Mamy tego liczne przykłady, na przykład jako taki podam sprawę mianowania sędziów. Czy jest dobrze, żeby sędziowie pochodzili z systemu opartego na kooptacji, czyli tylko sędziowie wskazują, kto ma zostać sędzią? Mianowanie oczywiście jako taki akt przysługuje prezydentowi. Czy też minister sprawiedliwości powinien otrzymać pewną pulę mianowań według własnego uznania, bo to on przecież odpowiada ogólnie wobec obywateli, nie sądy, tak, za politykę prawną. Więc tutaj sądownictwo znalazło się w szczególnym położeniu. Nie miało sojusznika. Nie miało sojusznika i to powodowało, że prawo sądowe, co jest też, o czym się często zapomina, praktycznie całe prawo sądowe nie przeszło przez parlament w takiej klasycznej formie. Tak? Nie mamy do czynienia z kodeksami, z prawem o ustroju sądów powszechnych jako ustawami, a z rozporządzeniami o charakterze ustawodawczym prezydenta. To szczególna okoliczność wtedy, jak powstaje prawo, tak? Gdzie jest pewien etap dyskusji, a potem jest etap typowych manewrów politycznych. To oczywiście spowodowało, że część tego prawa się po prostu nie udało skodyfikować, nie udało się zunifikować. Mimo że jakbyśmy pochylili się nad szczegółami, to często były to takie fragmenty procesów, które raczej miały charakter wręcz sensacyjny, tak? Na przykład jeśli chodzi o bieg wypadków przy prawie małżeńskim, jego kodyfikacji. Ostatnia rzecz, o której bym chciała tutaj wspomnieć jako szczególnej okoliczności, która towarzyszyła wymiarowi sprawiedliwości w tamtych czasach, to fakt, że przyszło sędziom rozstrzygać nie tylko takie sprawy pod tytułem ktoś kogoś zabił lub też o jaką kwotę, jaka kwota należy się komuś z racji niewykonania zobowiązania. Pojawiło się w początku lat 20., czyli to była taka pierwsza próba dla wymiaru sprawiedliwości, czy on rzeczywiście jest wymiarem sprawiedliwości, czy się opiera na słuszności i mądrości. Pojawiło się wiele spraw, w których oskarżenia brzmiały bardzo poważnie. Na przykład próba obalenia władzy, na przykład spowodowanie zamieszek. I tutaj z zasady, bo były też niestety niechlubne wyjątki, ale z zasady sędziowie, którzy można powiedzieć przecież nie mieli licznych kierunkowych, a propos braku wtedy zunifikowanego ustawodawstwa i tej właśnie takiej w różnym kierunku rozprzestrzenionej dyskusji, zachowywali bardzo dużą niezależność. Rozstrzygali czasem z takiego pierwszego oglądu w sposób bardzo kontrowersyjny, ale potrafili to w aktach sądowych, w uzasadnieniach bardzo precyzyjnie wykazać. Przykład, mamy wypadki krakowskie z 1923 roku, gdzie mamy 29 osób zabitych, ponad 200 rannych, w tym są zabici funkcjonariusze policji i żołnierze, tak? Gdzie sytuacja jest taka, jest strajk, który w pewnym momencie przestaje być legalny, siły porządkowe, to się tak ładnie mówi, przystępują tutaj do zaprowadzenia porządku i społeczeństwo nie podporządkowuje się, tak, wydanemu takiemu teraźniejszemu lokalnemu prawu. Są ofiary, są zabici,
cała sprawa kończy się uniewinnieniem. Tam jest pewne skazanie, ale nie za wystąpienie przeciwko władzy, tylko za kradzież broni. To jest jakby tam kwestia marginalna. I jest interesujące, jak w takich, bo jest mnóstwo takich przykładów, jak sędziowie, tam jeszcze występował akurat sąd przysięgłych, ale jak sędziowie uzasadniali, tak, tego rodzaju wyroki. I tam faktycznie widać, że jest przemyślenie, czym jest sprawiedliwość, czym jest miarkowanie, czym jest zasada słuszności. Możemy się z danym orzeczeniem nie zgadzać, ale widzimy tak, że ono zostało przemyślane. Jakie ostatnie tutaj spuentowanie wnioski, jeśli chodzi o to, co się udało, co się nie udało? Znana sprawa, wiemy, że nie udało się skodyfikować prawa do końca, tak samo jak nie udało się go zunifikować. Co spowodowało, że została ta rzecz później wykorzystana przez nowe władze, które po prostu skorzystały z gotowych projektów, okazały więcej zdecydowania i w latach 44-50 pokazały się jako podmiot, który potrafi wprowadzać nowe prawo. Skąd ono się wzięło, już było mniej istotne. Natomiast zdarzyła się też rzecz, myślę, negatywna, która pokutuje do dzisiaj, bo prawo w końcu udało się skodyfikować, udało się zunifikować. Natomiast nie wykorzystano wtedy szansy, żeby sąd był faktycznie wymiar sprawiedliwości trzecią władzą, żeby tam była pozytywna selekcja kadrowa, żeby ten sąd był jednocześnie sprawiedliwy, a z drugiej strony sprawny. I tak jak wtedy nie wykorzystano tej szansy, tak nigdy do niej nie powrócono. I problemy, które dzisiaj mamy z sądownictwem, swoją genezę, między innymi a propos wadliwego rozłożenia środków, mają właśnie w II Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.